Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jakiego narzędzia użyję do wykonania otworu o średnicy 108 mm w ścianie. Będą one mi potrzebne do zbudowania instalacji wentylacji z rekuperacją. Przez taki otwór będzie przechodziła rura o średnicy 90 mm. Jest to typowa taka 90 do wentylacji mechanicznej. No i tutaj muszę powiedzieć, że rozglądałem się za usługą wykonania takich otworów, no i po kalkulacji, że będzie to z 8-10 otworów, które muszę wykonać, no to w tej cenie, jeżeli to sam wykonam, no to będę w stanie zakupić taką najtańszą wiertnicę, która jest dostępna na rynku. I tak jak tutaj widzicie, wybrałem sobie wiertnicę, która potrafi wykonywać otwory na głębokość 40 cm z prostym statywem, którym możemy wykonać otwór prostopadły do ściany. Po zamówieniu wiertnicy w ciągu 3 dni wiertnica była już u mnie w domu i zmieściła się ona w dość takim małym pudełku. Razem z wiertnicą została dostarczona instrukcja obsługi w języku angielskim. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że to już jest taki specjalistyczny sprzęt, który naprawdę może wyrządzić krzywdę, dlatego trzeba się dobrze zaznajomić z tą instrukcją. Razem z tą wiertnicą przychodzi też diamentowe wiertło rdzeniowe o średnicy 108 mm. Można tym wiertłem wykonać otwór na głębokość 40 cm. Wewnątrz tego wiertła są spakowane takie elementy jak klucz nastawny, klucz oczkowy o rozmiarze 14-17, śruba kotwiąca w betonie. Jeżeli chodzi o tego typu element, no to trzeba go dostosować do materiału, w którym robimy odwiert. Ten akurat nadaje się do betonu, ale jeżeli mamy inny typ materiału, w którym chcemy wykonać otwór, no to musimy zaopatrzyć się w porządną szpilkę, kotwę, tak żeby porządnie to urządzenie zamocować do ściany, w której wykonujemy otwór. Dostarczone też zostają dwa imbusy i dwa komplety dodatkowych szczotek. Czyli w urządzeniu mamy dwie szczotki i tutaj w woreczku cztery zapasowe. Prostokątna podkładka służy do zamontowania statywu do śruby kotwiącej w ścianie. Razem z urządzeniem zostały też dostarczone elementy, które służą do doprowadzenia wody do korony wiertarskiej. W białej części tego elementu znajduje się gwint i możemy go nakręcić na kran, jeżeli taki posiadamy. Jeżeli chodzi o ten gumowy element czerwony, no to możemy go nasunąć na podobną średnicę, na przykład kraniku, i też w ten sposób jak gdyby przyłączyć się do wody. Do tego złącza możemy podłączyć przezroczysty wąż, który został dostarczony do tego zestawu. Pokrętło montujemy przy pomocy śruby imbusowej. Możemy go zamontować z jednej albo z drugiej strony wiertnicy, w zależności od tego, w jakim miejscu wiercimy i jak nam będzie wygodniej. Rękojeść do przenoszenia urządzenia montuje się tutaj w tym miejscu. Trzeba wykręcić te dwa imbusy i przykręcić rączkę. Ten uchwyt znacznie ułatwia przenoszenie całego urządzenia. Cztery śruby M12 z nakrętkami montuje się na nodze i służą one do regulacji kąta ustawienia wiertnicy względem ściany. Przy pomocy właśnie tych śrub możemy sobie lekko skorygować kąt. Jeżeli ściana jest nierówna, no to wtedy wykręcamy tą śrubę tak, żeby stabilnie urządzenie było zamontowane do ściany. Od tego zależy właśnie całe bezpieczeństwo pracy z tym urządzeniem. Element, który widzicie teraz na filmie, wkręca się go jak gdyby od czoła statywu i jeżeli pracujemy w takim ciasnym pomieszczeniu, co ma wymiary na przykład 80 cm, 90 cm, no to możemy tym elementem przy pomocy jakiegoś klocka zaprzeć się o tą ścianę przeciwną i dodatkowo usztywnić statyw. Napiszcie w komentarzu, czy Wy kiedykolwiek używaliście właśnie tej metody do usztywnienia statywu od wiertnicy. Wiertnica wypełnia prawie cały karton. Jeżeli chodzi o takie aspekty techniczne, no to maksymalny otwór, jaki można wykonać tym urządzeniem, to jest 160 mm średnicy. Wiertnica ma odwróconą stopę,
stopę, żeby mogła zmieścić się w opakowaniu, dlatego teraz odwracam tą stopę tak, żeby była możliwość wiercenia w ścianie. Na przewodzie elektrycznym znajduje się zabezpieczenie różnicowo-prądowe i to zabezpieczenie trzeba za każdym razem włączyć i wyłączyć. Tu jest bardzo duże niebezpieczeństwo, ponieważ przy tym urządzeniu będziemy mieli wilgotno, dużo wody, a co za tym idzie, może dojść do przebicia, porażenia prądem, w wyniku którego można ponieść śmierć. Dlatego jest to bardzo wymagające urządzenie i trzeba po prostu nauczyć się obsługi takiego urządzenia. I tutaj pomimo tego, że ta różnicówka jest na przewodzie, no to trzeba mieć w głowie to, że wtyczka z przedłużaczem gdzieś tam dalej też może być w mokrym terenie. Dlatego wszystkie takie połączenia trzeba dobrze zabezpieczyć przed wilgocią i dodatkowo cała instalacja powinna być zgodnie z przepisami uziemiona i chroniona odpowiednimi zabezpieczeniami. Pamiętaj, wszystko co robisz, robisz na własną odpowiedzialność, dlatego musisz zwiększyć wiedzę na temat używania takiego typu sprzętu. Podczas wiercenia powstają różnego rodzaju odłamki, może to uszkodzić części ciała, części wzroku. Urządzenie jest głośne, dlatego trzeba zabezpieczać narządy słuchu odpowiednimi nausznikami. Jeżeli urządzenie zostanie zbyt słabo zakotwiczone w ścianie, no to korona może zablokować się w otworze, wyrwie statyw i uderzy tym statywem operatora. Dlatego trzeba uważać na wszystko, co się robi. Podczas używania tego typu sprzętu może powstawać bardzo dużo pyłu, dlatego trzeba chronić też narządy oddechowe, tak żeby ten pył nie dostawał się do płuc i nie wywoływał przewlekłych chorób układu oddechowego. Jeżeli chodzi o mnie, no to przy tym urządzeniu ja zawsze, jak robię jakieś korekty w urządzeniu, wymieniam narzędzie, które jest podłączone do urządzenia, zawsze odłączam urządzenie z zasilania. Chodzi o to, że przy takich pracach trzeba użyć na przykład więcej siły i przez przypadek możemy uruchomić urządzenie. No i teraz pomyślcie sobie, gdybym trzymał tą koronę w ręce i urządzenie przez przypadek zostałoby uruchomione. No to teoretycznie mógłbym stracić na przykład dłonie. Ubranie mogłoby się wkręcić w koronę, na przykład rozwalając mi narzędy wewnętrzne w brzuchu. Dlatego przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zawsze zapoznaję się z instrukcją bezpieczeństwa podczas używania tego typu sprzętu, czytam ze zrozumieniem instrukcję obsługi i każdą sytuację analizuję, tak żeby nie wyrządzić krzywdy sobie i osobom w pobliżu. Jeżeli chodzi o wysokość całkowitą urządzenia, tak żeby można było go zmieścić w jakimś mniejszym otworze, no to między ścianami powinno być przynajmniej te 80 cm. Jeżeli chodzi o głębokość, na jaką można wykonać otwór tym urządzeniem z tą koroną, no to jest to 40 cm. Przy użyciu jakiejś przeduszki, no to można tą odległość zwiększyć. W tym elemencie znajduje się otwór, który służy do podawania wody, do chłodzenia i do wypłukiwania urobku. Tak jak tutaj widzicie, jest takie specjalne złącze obrotowe. Do tego złącza wkręcony jest kranik z króćcem, do którego trzeba podłączyć przewód z wodą. Ja będę podłączał wodę z przewodu ogrodowego, dlatego z jednej strony zamontowałem taki króciec, który pasuje do tej szybko złączki z przewodu ogrodowego, a z drugiej strony podłączę przy pomocy takiej opaski metalowej, tak żeby to nie zsuwało się podczas pracy, żeby ciśnienie z wodociągu nie uszkodziło mi tego przewodu, który nie jest taki ciśnieniowy, no to kranik przy urządzeniu otworzyłem na maksa, a będę sterował przepływem wody przy pomocy kraniku, do którego jest podłączony ten wąż ogrodowy. Żeby nauczyć się tego urządzenia, no to postanowiłem wykonać otwór próbny w krawężniku, który ma grubość 15 cm. Na samym początku ustawiłem sobie koronę wiertarską, w którym miejscu właśnie ten otwór ma być. Zaznaczyłem sobie otwór, który posłuży do zamocowania statywu. Otwór w betonie wykonałem na 2 razy. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten element, na którym będzie zamocowany ten statyw, musi to być bardzo mocno zamontowany element, żeby nie było możliwości jego wyrwania podczas pracy urządzenia. Dlatego tutaj użyłem takiej specjalnej szpilki do kotwienia i z tą szpilką jest taki problem, że po wykonaniu otworu trzeba ją potem obciąć szlifierką kątową, tak żeby nie wystawała z betonu. Ten rodzaj szpilki, który zastosowałem, no to nie da się zdemontować. Trzeba go po prostu obciąć i zostawić w betonie. 4 śrubami, które znajdują się w narożniku stopy, ustawiłem sobie wiertarkę
wiertnicę względem elementu, w którym będę wykonywał otwory. Gdy już miałem wszystko ustawione, no to już mocno dokręciłem tą środkową śrubę na stopie, tak żeby całość była bardzo mocno jak gdyby dociśnięta do tego betonu. Podłączyłem wodę, podłączyłem urządzenie do prądu, zresetowałem różnicówkę i przystąpiłem do wykonywania otworu. I tutaj muszę powiedzieć, że najgorzej jest zacząć. Chodzi o te pierwsze 5 mm głębokości otworu. Po pierwszej próbie zaczęcia tego otworu musiałem urządzenie wyłączyć i ponownie podokręcać wszystkie śruby, ponieważ od drgań i od pierwszego tego właśnie uderzenia troszkę wszystkie te właśnie śruby jak gdyby wykasowały luz, no i trzeba było dokręcić je. Za drugim razem udało mi się na odpowiednią grubość wykonać jak gdyby pierwszy ten zarys otworu i pomimo tego i tak wycofałem urządzenie i jeszcze raz dokręciłem wszystkie śruby, tak żeby wszystko było na sztywno. Jeżeli chodzi o pokrętło, którym przesuwamy maszynę góra-dół, no to chodzi ono dość ciężko. Jest to spowodowane tym, że luzy są wykasowane praktycznie na zero. Także ten element tak ciasno jak gdyby ślizga się po tej prowadnicy. Na samym początku nie byłem pewny, jak szybko mam właśnie wsuwać to urządzenie w materiał, ale później zauważyłem, że jeżeli zbyt szybko wsuwam koronę w beton, jeżeli dociskałem zbyt mocno, no to urządzenie zwalniało, no i to był dla mnie sygnał, że zbyt mocno dociskam. Jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, no to co jakiś czas trzeba wykonywać smarowania, przeglądy, wymiana uszczelnień w złączu obrotowym do wody, wykasowanie luzów. Bez tego po prostu urządzenie może być niebezpieczne i może się zepsuć. Korona wiertarska jest pokryta czerwoną farbą i ta farba jest po to, że jeżeli urządzenie nie wchodziłoby równolegle razem z prowadnicą w beton, no to ta czerwona farba zostałaby starta, no i wtedy trzeba przyjrzeć się, dlaczego posuw nie jest w tej samej osi co obroty wiertła. W opisie filmu macie link do tego produktu i kod promocyjny, który obniża cenę produktu o 5%. Jeżeli chodzi o ten film, to już wszystko. Napiszcie w komentarzu, jak wiercić przy pomocy takiej koronki w urządzeniu, gdzie trzeba wiercić to bez wody, ponieważ ja będę musiał wykonać kilka otworów w ścianie, w budynku, w którym już mieszkamy i każda woda, która by ściekła i wsiąkła w podłogę, jest niemile widziana. Ja zapraszam Was na film, jak wiercić w stali. Cześć!